Cześć, witajcie na kanale moim zdaniem Kropka.pl. Zapraszam Was dzisiaj na nowego vloga. Dawno z Wami nie rozmawiałam tu z samochodu. Wy macie vlogi na bieżąco, więc pewnie tego tak nie odczuwacie, ale ja chyba prawie cały tydzień tutaj w aucie nie nagrywałam. Nie wiem, kiedy mi ten tydzień zleciał. Chociaż nie, może w poniedziałek coś nagrywałam, nie pamiętam. Natomiast dzisiaj już jest piątek, koniec tygodnia. Bardzo mi ekspresowo ten tydzień zleciał. I teraz czas na weekend. I dobrze. Ten tydzień taki dla mnie trochę krótszy, bo w poniedziałek miałam wolny, czyli zawsze te 4 dni, a nie 5 pracy. A teraz wracam sobie do domu, jeszcze muszę jechać na pocztę i bardzo jestem ciekawa, co tam na mnie czeka, dlatego że nic nie zamawiałam, a wczoraj dzwonił do mnie listonosz, że ma jakąś paczkę, ale ponieważ mnie nie było, to zawiózł ją na pocztę i muszę jechać sobie ją odebrać. Także jestem bardzo ciekawa, cóż to za paczka widmo. Tym bardziej, że ja nie dostaję paczek PR-owych widmo, tak jak niektórzy influencerzy, że nie wiedzą, że coś do nich idzie i coś przychodzi nagle, ni stąd, ni zowąd. Ja jak coś dostaję, to zazwyczaj wcześniej muszę podać adres i wiem, że coś idzie, przyjdzie, będzie, a teraz na nic nie czekam, więc to jest bardzo ciekawe. Ale zobaczymy, cóż to będzie. I zobaczymy, jak ten weekend nam się wyklaruje, bo w sumie nie wiem, jakie mamy plany na jutro. W niedzielę pewnie skurcz, ale to jeszcze muszę potwierdzić u trenera. Mam nadzieję, że damy radę, bo Krzysiek jest mocno przeziębiony. Ja się czuję tak średnio. Natomiast on jest przeziębiony. Mam nadzieję, że Zośka będzie zdrowa, bo widziałam na monitoringu, że w żłobku codziennie jest mniej dzieci. I dzisiaj było bardzo mało i mam nadzieję, że to może z powodu weekendu, może ludzie powyjeżdżali gdzieś na ferie. A że nie jest to z powodu choroby, bo Zosia na razie jest zdrowa, tfu, tfu, odpukać. I mam nadzieję, że tak zostanie jak najdłużej. Witamy się z Wami weekendowo prosto z kuchni, ja i Zosia. I zaczynamy robić śniadanie. Dzisiaj będą grane naleśniki. Ja już tutaj sobie wytarłam kuchnię, bo lubię zawsze mieć czystą kuchnię do gotowania. I zaczynamy działać z sobotnim śniadankiem. Wróciłam właśnie z zakupów z Lidla. Jestem lekko zdyszana. I w zasadzie to niestety uległam magii promocji. A mianowicie masło, jak kupicie 3, to jest poniżej 5 zł za kostkę. Kurczak, jak kupicie 2, to też jest tam 2 zł taniej. No i tak miało być taniej, taniej, taniej. Efekt, przy kasie zapłaciłam 350 zł. Po prostu chyba pierwszy raz w życiu w Lidlu tyle wydałam. No ale mamy jedzenia przynajmniej na półtora tygodnia. Może nie będę Wam robić jakiegoś holu z siaty, bo już część rzeczy Krzysiek z Zosiem rozpakowali, ale pokażę Wam dwie rzeczy ze świnką Pepą, które udało mi się kupić. Pierwsze to matka znalazła taki makaron. Mieliśmy już kiedyś chyba z pingwinami z Madagaskaru, tak mi się wydaje. Z minionkami. O właśnie, Krzysiek mnie tu poprawia, on się lepiej orientuje. I w zasadzie Zosia je zwykłe kokardki, bo zwykły makaron też kupiłam. Ale stwierdziłam, że zaszaleje, to bardziej tak dla nas. Ale już jak zobaczyła to opakowanie, to się ucieszyła, a teraz tutaj rozrabia i rozpakowuje resztę. A druga rzecz ze świnką Pepą, którą matka kupiła. O, gdzie jest przód? Tu jest przód. To taka sukienka, tylko ona będzie na zaś, dlatego że rozmiar jest troszkę większy, bo 98 na 104 nie było mniejszego. I generalnie były jeszcze z Elzą, ale były już bardzo przebrane. Tam chyba ze 4 sztuki tego były, także będzie Zosia miała taką ładną sukieneczkę, to jest taka bluza i spódniczka przyszyta do tego. Matka jeszcze była w paczkomacie i odebrała przesyłkę dla Zosi i są to, pokażemy Zosia, kapcie z Befado kolejne, dlatego że te, które miałam na zapas do żłobka jako większy rozmiar, Zosia zaczęła nosić po domu, więc zamówiłam jej po prostu drugie przez internet, taki sam rozmiar, tylko inny kolor, żeby były do żłobka. I wybrałam z wkładką skórzaną, dlatego że ja na początku nie wiedziałam, że Befado ma dwa rodzaje bucików, ma z wkładką welurową i skórzaną. I teraz te pierwsze nasze Befado mamy z welurową i coś się czasem poci stopa w żłobku, więc już te drugie kupiliśmy ze skórzaną, ale w sklepie stacjonarnym skórzana wkładka jest 10 zł droższa niż w internecie, także te kosztowały 47, a stacjonarnie kosztują 50. Tak, Zosia, pokażesz. Takie ładne buty. Rozmiar 21, bo Befado wychodzi o rozmiar większy niż na przykład ML, tak? Więc trzeba kupować mniejsze.
I ten fason nam się sprawdza, więc dalej zostajemy w takim fasonie, gdzie są dwa paseczki i tu jest wyżej przy kostce. No. I teraz mamy wzór z motylkami, a tam gdzieś Zofia porzuciła pandy. No, bo to były poprzednie kupione do żłobka. Także ten sam model, ten sam rozmiar. I tutaj już też mamy wkładkę skórzaną. One są pół rozmiaru, dla Zosi na razie za duże. Ale za chwilę pewnie do nich dorośnie. Rasowa modelka zaprezentuje się w nowej sukience. Pokaż, jak się kręci, Zosiulka. No pięknie! Super! No właśnie dlatego ostatnio szukałam dla Zosi jakichś sukienek, tylko ta jest zdecydowanie za duża. Bo właśnie zauważyliśmy, że jak Zosia ma sukienkę, to chce się kręcić. I nawet czasami życzyła sobie, żeby ubrać jej sukienkę. No. I nowe buty, i nowa sukienka, także Zosia jest wystrojona. No, kręci się w głowie, co? Kręci się w głowie? Ojej. Dzisiaj będzie tradycyjnie typowy niedzielny polski obiad, czyli tortilla. Raz, dwa, trzy i pozwijane, także czas jeść. Kolejna niedziela i my kolejny raz jedziemy na Skłosza, właściwie już jesteśmy prawie na miejscu. Dzisiaj święto lasu, bo ja jadę jako pasażer. Wichura jest niezła, ale udało nam się jakoś przejechać. Po drodze widzieliśmy tylko jedno powalone drzewo na trakcję tramwajową, ale na szczęście nie na drogę. Także jesteśmy, idziemy grać. Cieszy się? Tak! Wróciliśmy już ze Skłosza i mnie dzisiaj bardzo nie poszło, a mianowicie tak mnie coś siekło w boku, że jak się wyciągnęłam i zamach zrobiłam rakietą, tak potem musiałam niestety przerwać grę i grałam dzisiaj tylko 30 minut, a potem już Krzysiek z trenerem grali sami. Niestety, starość nie radość i wniosek jest taki, że muszę się częściej ruszać i w ogóle jakieś inne ćwiczenia, rozciągania i tak dalej. I moje odczucia były takie, tak jak przy rwie kulszowej, także stwierdziłam, że trzeba coś z tym zrobić. Na jutro się zapisałam do neurologa, a dzisiaj, żeby sobie jakoś pomóc w domu, w ruch poszedł mój tens. I często mnie o niego pytacie po filmie o przygotowaniach do porodu i o historii mojego porodu. Także ja Wam gorąco polecam. W porodzie, przy tych bólach lędźwiowych bardzo mi pomógł, ale właśnie między innymi zalecenia są, czy rekomendacje, że można używać też przy rwie kulszowej. Ja bardzo żałuję, że nie wiedziałam o tym w ciąży, bo mogłabym już sobie wtedy używać. Ja to urządzenie kupiłam przed samym porodem, ale teraz sobie wzięłam, przykleiłam elektrody i bardzo mi pomogło. Co prawda jedna elektroda mi się jakoś rozjechała i już zaczęła kopać, także właśnie zamówiłam sobie zestaw nowych elektrod, ale urządzenie jak najbardziej działa i ono działa i na baterię, i na kablu, także można być też mobilnym z tym urządzeniem, także ja Wam gorąco polecam, zwłaszcza jeżeli na przykład nie możecie brać leków, bo niektórzy też mówią, że można sobie obolałe mięśnie posmarować Voltarenem, ale ja na przykład, ponieważ jeszcze karmię, no to unikam takich rzeczy, no w ciąży też nie bardzo, więc tak, ja po prostu kupiłam tego tensa na Allegro jako najtańszy, kosztował on wtedy 40 zł, ale to było w 2020 roku. Teraz jak patrzyłam na Allegro, bo szukałam właśnie tych elektrod dla siebie, to niestety takie zestawy widzę już po 99, także ceny idą ostro w górę, ale na przykład widzę, że można dokupować różne elektrody, widziałam jakieś elektrody na twarz, nie wiem, czy to robi jakiś masaż twarzy, widziałam jakieś rękawiczki i skarpetki z możliwością podpięcia jako elektrody, także naprawdę można się wymasować od stóp do głów. Ja zamówiłam zestaw 10 elektrod, także tutaj, ponieważ jedna mnie kopała, no to poszła out, ale będą nowe, także urządzenie jest wielorazowe.